watch the way you made me into a mess. No, myślę, że powoli chyba możemy startować. Czy jeszcze czekamy, myślicie? Startujemy sobie powoli. Dobrze, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Mateusz Ośka, jestem edukatorem marki To Get Hair. Dzisiaj przedstawię Wam zabieg Nourishing. Zabieg, który jest przeznaczony do włosów szczególnie łamliwych, uwrażliwionych, włosów suchych. Mam już przed sobą przygotowane włosy modelki, które dosłownie przed chwilą umyłem naszym szamponem. Pozwolicie, że zacznę od nałożenia produktów, tak? Od nałożenia maski. W międzyczasie, jak maska będzie sobie działała na włosie, będzie nałożona, ja Wam opowiem pokrótce, co i jak robimy krok po kroku, kiedy co dodajemy, kiedy co stosujemy, jakie ma zastosowanie i różne inne rzeczy Wam opowiem na temat samego troszeczkę składu produktów i tak dalej, kiedy to wykorzystujemy. Także sobie przejdę do działania. Jak widzicie, ja tu sobie już troszeczkę włosy podzieliłem wcześniej, tak jak powiedziałem, są już umyte. I nałożymy sobie maskę. Słuchajcie, ja tu nakładam sobie do miseczki takie dwie łopatki, dwa pędzle maski. Zawsze przekładam do miski, dlatego że mam wrażenie, że jak troszeczkę się rozrobi w misce, to ona taka jest fajniejsza, fajniejsza w nakładaniu. Nie jest taka tempa, mam wrażenie. I tu jeszcze pierwsza taka zależność odnośnie nakładania tego produktu. Ja tu mam włosy, powiem szczerze, w bardzo dobrej kondycji, przez to też, że niekoniecznie mogliśmy znaleźć modelkę z takimi bardzo mocno wrażliwionymi włosami, natomiast tutaj te włosy są dosyć dobrą kondycję, mają natomiast gdzieś tam końce, są podsuszone, więc tu akurat fajnie nam zadziała ten produkt. I w przypadku włosów, gdzie mielibyśmy do czynienia z takimi włosami bardzo mocno wrażliwionymi, bardzo mocno przesuszonymi, to możemy do tej maski, którą ja tutaj rozmieszałem, dodać sobie dosłownie jedną, maksymalnie dwie pompki produktu, jakim jest Bioserum. To też Wam za chwilę o tym opowiem. Ja tak dla zasady dodam tego produktu. Oczywiście nie zaszkodzi absolutnie włosom, więc dosłownie jedna pompka do tej ilości. Ja sobie zawsze wolę dorobić produktu, niż ewentualnie, żeby mi zostało, prawda? Także dokładnie sobie to rozprowadzam w miejsce, dokładnie mieszam i będę przystępował do nakładania maski. Maska jest dosyć takim, nie jest to tępy produkt, ona nie jest bardzo gęsta, więc też możemy ją troszeczkę nakładać takimi grubszymi warstwami, żeby nam sprawniej poszło. Słuchajcie, jak każdy produkt tego typu, większość produktów, staramy się nakładać to troszeczkę poniżej porostu włosów. Od nasady jakieś 2-3 cm omijamy, prawda? Dlatego, że włosy są tutaj naturalnie nawilżone od skóry, naturalnie po prostu prostym językiem mówiąc się nam przetłuszczają, więc tutaj nie ma jakiejś wielkiej potrzeby, żeby jeszcze je mocno gdzieś tam natłuszczać, nawilżać. Wprowadzam tą maskę. Wiadomo, że jak każda zresztą, wygodniej nam się nakłada na włosach wilgotnych. Oczywiście nie chcę, żeby to były włosy bardzo mokre, żeby nie była ta maska nam mocno gdzieś tam rozcieńczona, tylko na włosy wilgotne. Zobaczcie, łatwo się fajnie, szybko wsmarowuje we włosy. Bardzo przyjemna w dotyku, taka wręcz bym powiedział jest aksamitna ta maska. Tematem dzisiaj szkolenia, jeszcze raz przypomnę, bo może ktoś teraz dopiero dołączył do naszego live'a. Tematem jest linia Nourishing. To jest nowa linia w naszej marce To Get Hair. Jest on dość nowy produkt. I jest to produkt przeznaczony, tak jak wcześniej już wspominałem, do włosów łamiących się, do włosów wysuszonych, do włosów uwrażliwionych. Aplikuję na resztę
włosów maskę. Ona bardzo ładnie się, słuchajcie, wchłania we włosy. Ona nie zostawia, maska ta nie zostawia takiego, jakby to określić, nie wiem, białej warstwy takiej. Taka jest bardzo, mówię, aksamitna i naprawdę fajnie się nią pracuje. Są takie niektóre produkty, które gdzieś tam się ciężko wsmarowują we włosy. Ta jest naprawdę fajna. I zobaczcie, ja tu działam takimi dosyć grubymi sekcjami. Być może przez rodzaj włosa sobie mogę na to też pozwolić tak naprawdę. Wiadomo, że jeżeli będziemy mieli jakoś tam mocniej uwrażliwione włosy, czy bardziej zniszczone, czy włosy suche, które na pewno będą bardziej chłonne niż te, które ja dzisiaj tutaj mam, a wtedy się musimy na pewno bardziej przyłożyć do tego, żeby produkt lepiej po prostu wprowadzić we włos. Ja tu sobie mogę pozwolić na takie troszeczkę szybsze działanie dzisiaj. Tutaj mam gdzieś na przodzie takie pasma mocniej uwrażliwione, bo ewidentnie tu nasza modelka lubi zaczesane włosy do góry nosić i słońce przez lato zrobiło tutaj robotę. Widzieliście, tu są grube, gęste włosy, jest ich bardzo dużo, są to włosy w ogóle naturalne, są to włosy, które nie były wcześniej nigdy farbowane i tak naprawdę dwa pędzle takie nabrane w zupełności wystarczą nam do tego, żeby całe włosy pokryć produktem. Dołożymy jeszcze trochę dla pewności, do tego jedną pompkę bioserum. Pamiętajmy też o tym, że raczej powinniśmy nakładać tego typu wszystkie produkty od końców włosów ku długości i wyżej, prawda? Żebyśmy nie zaczynali gdzieś tam mocno od góry, tylko raczej zaczynamy od końca, bo zawsze każdy jeden włos tak naprawdę najsuchszy będzie na końcu, ponieważ on nie ma tego naturalnego nawilżenia, prawda? Które gdzieś tam wydobywa się nam ze skóry głowy, więc zaczynamy sobie zawsze tutaj od końców i lecimy sobie w górę. Ja tu nie chciałbym też bardzo mocno podjeżdżać, żeby ewentualnie gdzieś tam nie obciążyć tych włosów, bo są na tyle fajne, że szkoda by było, żeby zrobić taki później płaski efekt ciężkich włosów, prawda? Dobra, zostało mi jeszcze tutaj ostatnie pasmo i tak samo sobie robię od końca i lecimy wyżej. Możemy sobie tu później przeczesać, możemy w trakcie przeczesywać każde pasma. To wszystko też zależy od tego, jakie mamy, słuchajcie, włosy do zrobienia, bo każde włosy troszeczkę trzeba, każde włosy są inne i trzeba troszeczkę inaczej podejść do każdego rodzaju włosa, prawda? Dobra, produkt mamy praktycznie nałożony. Pozwolicie, że ja sobie tylko wytrę ręce, tu gdzieś mam ręczniki. Dobra, produkt mamy nałożony, trzymamy sobie go około 10-20 minut, to wszystko też zależy od tego, moi drodzy, jakie mamy włosy. Wiadomo, że włosy rozjaśniane, włosy bardziej uwrażliwione będą potrzebowały dłużej czasu, prawda? Natomiast włosy, tak jak w tym przypadku, to nie musi być produkt trzymany bardzo długo. Jest to włos w dobrej kondycji, bardziej zależy mi na zasadzie, żeby dzisiaj Wam pokazać to, jak prawidłowo po prostu zarządzać tym zabiegiem, jak go nakładać, jak go mieszać i tak dalej, prawda? I przejdę Wam w tym momencie do omówienia poszczególnych produktów, które w
wchodzą w skład serii Nourishing. Pierwszym podstawowym produktem, moi drodzy, to jest szampon. Szampon dostępny jest w dużej pojemności litrowej, tak zwanej technicznej, oraz do tego mamy szampon mały, w mniejszej pojemności, który może służyć również dla klientek do domu, prawda, dla podtrzymania efektu. Do tego są również maski. Maski również w większej i w mniejszej pojemności. Tak samo duża techniczna, mniejsza jest dla klientek, bądź po prostu też w salonie. Zależy jak komu wygodniej, na czym pracować. Oraz bioserum. Bioserum jest bardzo takim ważnym jakby produktem w tej linii. Bioserum jest to totalnie, całkowicie bezwonny produkt. On nie ma w ogóle zapachu. Ja bym chciał Wam pokazać go z jak najbliższej strony. Tu mam takie napoczęte. Słuchajcie, ono jest, przyjrzyjcie się, jak ja pryskam na ręce, ono jest dosyć rzadkie. Zobaczcie, ono jest takie wręcz wodniste, prawda? To jest bardzo taki specyficzny produkt. Zawsze serum nam się kojarzy z czymś takim bardziej oleistym, z czymś bardziej tłustym. Natomiast to serum jest takie bardzo wodniste. I mimo, że ja go nałożę na rękę, na ręce, ono ma takie, jakby to określić, nie jest bardzo tłuste. Te ręce nie są bardzo tłuste. On bardzo szybko się wchłania. I tak samo się dzieje na włosach. To bardzo szybko będzie fajnie wchłaniało nam się we włosy. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, żeby z bioserum nie przesadzić w przypadku używania go na włosy. Ponieważ czasem, jeżeli dodamy do maski albo dodamy do damy na włosy, może nam spowodować bardzo mocne obciążenie włosa. Obciążenie, które nie dosyć, że będzie to za ciężkie dla włosów, to jeszcze niestety będzie dosyć mocno widoczne na włosach. Ja pamiętam kiedyś na szkoleniu dziewczyny nałożyły naszej modelce i był efekt wręcz po prostu mokrej włoszki, tak? Także bardzo uważajmy z tym, w jakiej ilości nakładamy serum. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy nałożyć serum na suche włosy, chcemy wykończyć tym produktem naszą fryzurę bądź nasz zabieg Nourishing, to pamiętajmy o tym, żeby zacząć od jednej pompki, dosłownie jedna pompka rozsmarowana w rękach. Pamiętajmy też o tym, że każdy jeden produkt, ja już wspominałem to na poprzednim live, który smarowujemy we włosy w postaci serum, w postaci olejków, on powinien być rozprowadzony w dłoniach i rozgrzany. Wtedy się o wiele lepiej rozprowadza. I zawsze zaczynamy, tak jak w przypadku maski, od końców, jeżeli czujemy na rękach, że już tego poślizgu nie mamy, że już nam jest go troszeczkę za mało, za tempo, dodajemy sobie kolejną pompkę i wtedy idziemy ku górze, prawda? Także ostrożnie z tym produktem, bo jest to produkt bardzo mocno skoncentrowany. Jest to produkt w 100% naturalnym produktem. I co ciekawe, tak jak wcześniej powiedziałem, jest bezwonne. Ja troszeczkę na początku się zdziwiłem, bo cała linia Nourishing pachnie obłędnie. Ma kapitalny zapach, bo słuchajcie, pachnie takim... Nam wszystkim się to kojarzy z takim zapachem, jak lizak Chupa Chups pachnie, o zapachu smaku Coca-Coli. To jest dla nas, tak nam się wydaje, identyczny zapach. I klientki w ogóle uwielbiają ten zapach, bo on jest po prostu niesamowity. A serum jest totalnie bezwonny. Myślę, że oni zrobili to tak chyba celowo, żeby może nie męczyć już zapachem. Ja się śmieję z tego. Także tak przedstawia się kwestia produktów. I teraz jeszcze... Co Wam mogę powiedzieć o produktach? Mogę Wam jeszcze powiedzieć, jak mniej więcej mieszamy, tak? Jakie sposoby właściwie mamy na to, żeby przeprowadzić zabieg Nourishing. Pierwszy to jest taki podstawowy, tak jak ja Wam powiedziałem, tak jak pokazałem, to jest umycie włosów. Zawsze zaczynamy od umycia włosów szamponem, prawda? Przy każdym jednym zabiegu, to już nawet nie chodzi o zabieg Nourishing, ale o... Każdy jeden zabieg. Zaczynamy od umycia włosów szamponem. Oczywiście myjemy dwukrotnie tym szamponem. Zawsze myjemy włosy dwa razy, po to, żeby oczyścić dobrze skórę głowy oraz włosy. Jeden ze sposobów, taki dosyć popularny teraz, to jest olejowanie na przykład włosów. Czyli możemy sobie na przykład przed myciem włosów nałożyć samo bioserum na włosy. Potrzymać sobie na przykład 30 minut czy godzinę czasu nawet, bo wiem, że tak robicie, zawijacie włosy w ręcznik i coś tam sobie robicie w domu wieczorem, więc możemy sobie zrobić w ten sposób, że nakładamy bioserum, zostawiamy i później idziemy myć włosy, myć głowę, robimy klasyczne mycie. Mówię tu o nakładaniu na tak zwane, jak my to potocznie mówimy, na brudne włosy, prawda? Czyli nakładamy bioserum, następnie idziemy, myjemy szamponem dokładnie całe włosy, łącznie z końcówkami. I na to nakładamy dopiero maskę. Możemy nałożyć albo maskę już wtedy samą, albo możemy też dodać kropelkę bioserum do tej maski. To jest jeden ze sposobów. Drugi ze sposobów jest nakładanie również na tak zwane brudne włosy, jak my to mówimy. Nakładamy samą maskę i robimy to samo, czyli później myjemy,
i nakładamy ewentualnie po wysuszeniu już na przykład samą bioserą, tak? To jest taka kwestia, gdzie musicie sobie sami troszeczkę wyważyć to, co dla waszych włosów będzie najlepsze, tak? Możecie sobie zrobić test, na przykład, że pół głowy zrobić jednym sposobem, pół głowy możecie zrobić sobie drugim sposobem i wtedy sobie możecie wybrać to, jak co lepiej się sprawdza, prawda? Dlatego, żeby nie przedobrzyć z włosami, żeby włosów nie przeproteinować, żeby włosów nie zrobić efektu ciężkich włosów, oklapniętych, tłustych, prawda? Ja tu wam pokazuję instruktaż, ale tak naprawdę to wy musicie sobie sami wszystko dobrać, tak? Indywidualnie do potrzeb swoich i do swoich jakby włosów, prawda? Także metoda OMO, która jest teraz bardzo popularna i wiem, że się sprawdza, bo dużo klientek mi mówi, że sobie stosuje i faktycznie jakość włosa, świadoma pielęgnacja włosa im się bardzo poprawiła i uważam, że zabieg no rysing absolutnie w 100% jest kapitalnym zabiegiem do tego, żeby przeprowadzać świadomą pielęgnację włosów metodą OMO. Ja sobie tak cały czas zerkam na te włosy i dotykam, dlatego że sprawdzam sobie, czy nie potrzebuję na przykład dołożyć produktu, tak? Bo może być tak, że przy włosach uwrażliwionych będzie tak, że gdzieś tam wchłonie nam się prawda, ten produkt mocno, więc wtedy sobie dorabiamy troszeczkę produktu albo sobie bierzemy już na łapkę i sobie gdzieś tam smarowujemy już nawet na same końce. Także to są te sposoby. Szybko wam powiem jeszcze o podstawowych takim składzie produktów. W skład produktów wchodzi na przykład cytryna, wchodzi olejki eteryczne wchodzą, dzięki którym pewnie jest ten piękny zapach. Wchodzi również białko pszenicy, moi drodzy, oraz wchodzi jeszcze pantenol, tak? Wiadomo, że pantenol ma właściwości łagodzące, więc kapitalnie też sprawdza się przy ewentualnie jakiejś podrażnieniu skóry głowy czy coś takiego. To nie wystąpi, nie mamy się czego obawiać. Także to są takie, moi drodzy, podstawowe informacje na temat składu. Oczywiście na każdym jednym produkcie jest podany skład, możecie sobie go przeczytać, dowiedzieć się więcej. Ja wiem, że niektórzy czegoś nie lubią, niektórzy nie lubią zapachu, niektórzy są na coś uczuleni. Ja na przykład mam uczulenie na mentol, nie mogę wszystkiego używać, co ma duże stężenie mentolu, więc też nie wszystko jakby dla mnie. Także można sobie wszystko doczytać ewentualnie z etykiet i się dowiedzieć wszystkiego. Fajne już się robią, to już czucie, słuchajcie, pod rękami, jak te włosy tak naprawdę miękną. Także tu myślę, że nie trzeba będzie nie wiadomo jak bardzo długo trzymać tego produktu, ale to już jest czuć, jak się troszeczkę zmienia ich jakby taka struktura i taka gładkość, taka jedwabistość, prawda? To jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Oczywiście, słuchajcie, nasz live będzie zapisany, będzie go można obejrzeć na naszych mediach społecznościowych, zachęcam do obejrzenia, będzie można go obejrzeć na YouTubie również, także wpadajcie na nasze media, tam się dowiecie wszystkiego, tak, na bieżąco o nowościach, o produktach, o tematyce szkoleń, są relacje ze szkoleń, które przeprowadzamy, ja też dzisiaj robiłem tutaj szkolenie, jak tylko zajadę do domu, to pewnie wrzucę najświeższe zdjęcia i tak dalej. Również są inne tematy, ostatnio robiłem tematykę 3D Bonda, ten live też jest zapisany, też będzie dostępny, także możecie do niego śmiało wrócić i możecie sobie go, moi drodzy, obejrzeć. Fajny zapach, prawda? Pięknie pachnie, tak prawdziwa taki ten czupa-czups Coca-Colowy. No tak, taki jest właśnie, który by się chciało zjeść, to prawda. Ja myślę, że część z was pewnie już ma ten produkt w salonach. Także są jakieś pytania może, tak? O, no poproszę. Jak najbardziej, tak. Bez problemu ten zabieg może być wykonany po koloryzacji. Jest całkowicie bezpieczny, jest to bardzo naturalny zabieg. Nie zrobi nam nic, absolutnie nie ma tu żadnych w sobie jakichś mocnych kwasów czy coś takiego, więc jak najbardziej prosto po koloryzacji. Śmiało wykonujemy i tutaj się nic nam absolutnie nie będzie działo. Także śmiało działajcie z tym. Można szczególnie, nawet bym chyba zalecał, nie chyba tylko na pewno bym zalecał, szczególnie w przypadku blondów, tak? Jak najbardziej. Wiecie, to nie jest też długi zabieg, tak? To nie jest zabieg, który nam pochłonie godzinę, półtorej godziny. Tu nie musimy nic podgrzewać, nie musimy nic. To jest taki prosty zabieg, jak nakładanie tak naprawdę maski na włosy, z tym, że po prostu odpowiednio sobie dobre proporcje. Myślę, że tak, jak najbardziej po koloryzacji i oczywiście też jako inny indywidualny zabieg możecie wprowadzić jako nowy do salonu.
Myślę, że fajnie by się sprawdził, gdyby na przykład klientka sobie robi kolor, robi sobie blond i na przykład raz na 2-3 tygodnie zagląda do Was na taki szybki zabieg, tak? No rysingu, żeby te włosy sobie wypielęgnować, zregenerować, bo wiadomo, każde włosy blond będą bardziej uwrażliwione od innych, także myślę, że jak najbardziej się sprawdza. Możecie tak mniej więcej im powiedzieć, ile trzymamy już? Z 10 minut będzie, prawda? Słuchajcie, myślę, że możemy sobie pomalutku możemy sobie ten produkt zmywać. Ja Was na chwileczkę zostawię, pójdę sobie do myjki, spłuczemy sobie, tylko spłukujemy. Tutaj już nic więcej nie robimy, nie ma potrzeby mycia, no chyba, że będziemy widzieli, że kurde, przesadziliśmy z czymś, tak? Że daliśmy za dużo bioserum, no to wtedy możemy ewentualnie przemyć te włosy, ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby, więc ja tutaj wezmę moją modelkę. A chyba jeszcze pytanie jedno mamy, tak? Tak, można. Można jak najbardziej. Nic się tutaj nie stanie. To jest sauna, działa nam na zasadzie ciepło, które wytwarza, rozchyla nam łuskę włosa, prawda? Wiadomo, że pod rozchyloną łuskę włosa substancje, które mają nam włosa zregenerować, one łatwiej nam będą wchodziły, prawda? Także jak najbardziej pod saunę też może być, tylko musimy o tym pamiętać, żeby włosy po saunie, które już spłuczemy, spłukać też chłodną, letnią, bądź po prostu zimną wodą, prawda? Żebyśmy domknęli łuski włosa, bo jeżeli my wprowadzimy, a spłukamy ciepłą wodą, no to nie będzie tego efektu aż takiego. Także pamiętajmy o tym, że używając ciepła, źródła ciepła, infrazonu, sauny, zawsze musimy domknąć tą łuskę włosa poprzez zimną wodę, najlepiej chłodną, zimną, no i oczywiście później modelujemy, tak? Na szczotkę rozczesujemy, modelujemy. Także tak działam. Także jak najbardziej, sauna też wskazana. Tu jest taka bardzo, bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Ja wiem też, że my lubimy pracować z saunami, ze źródłami ciepła, bo to nam przyspiesza, tak? No czas to pieniądz u nas, nie oszukujmy się, i chcemy troszeczkę przyspieszyć czasem pracę, żebyśmy mogli szybciej i więcej zrobić klientek. Taka jest prawda, więc wiem, że są fanatycy używania źródła ciepła, używają tego, lubią, więc tak, jestem za tym, żeby jak najbardziej można to podgrzewać. Czy coś jeszcze mamy? Jak coś, to śmiało zadajcie pytania, ja odpowiem. Mamy coś jeszcze. Słucham? Nie powinno się nic takiego zdarzyć, żeby przy blondach na przykład nam coś się zrobiło w stylu rozpuszczenia jakby koloru, prawda? Nie, spokojnie, tutaj możemy się o to nie martwić. Może spokojnie. Dobra, ja sobie przechodzę na myjkę, spłukam sobie produkt, nadmiar produktu. Także tak jak powiedziałem, tylko spłukujemy i nic więcej już nie robimy. Zapraszam Cię ze mną. Możemy przejść sobie tędy. Słuchajcie, ja sobie tutaj będę spłukiwał modelkę, a w tym czasie Wam opowiem o jeszcze jednej nowości, o linii Curlys, czyli to jest linia do włosów kręconych, która jest tutaj nowością u nas. I w skład tej linii, moi drodzy, wchodzi szampon. Szampon również jest dostępny w dużych i w małych pojemnościach. Jest to produkt przeznaczony do włosów kręconych, tak jak już powiedziałem. Do tego jest w zestawie, moi drodzy, maska, którą stosujemy tak jak każdą jedną maskę, czyli na umyte włosy, dobrze odsączone, pozbawione dużej ilości wody nakładamy, trzymamy 10 minut, fajnie by było, żebyście potrzymali w domu tą maskę. I na koniec, jak już te włosy spłuczemy z maski, to moi drodzy, nakładamy piankę. Pianka jest takim dozownikiem, ona jest w ogóle bardzo fajna w dotyku, bo to jest taka pianka w postaci takiego musu, ona jest bardzo w ogóle przyjemna, nie jest lepka, tylko jest taka fajna, leciutka, ale pamiętajmy o tym, żeby z tą pianką nie przesadzić, żeby nam nie było efektu takich poklejonych włosów, tak? Żebyśmy nie mieli efektu mokrej włoszki sklejonej, tylko żebyśmy mieli efekt zdyscyplinowanych loków, prawda? Ujarzmionych, żeby to nie był puch na głowie, tylko żeby to były fajne loki, które ładnie się nam ułożyły, zdyscyplinowały. Także gorąco Wam polecam tą linię Curlys, która jest u nas nowością, dostępna oczywiście na stronie oficjalnej w sklepie Together. Można sobie zamówić, można pytać dystrybutorów i na pewno już wszyscy fryzjerzy, którzy pracują na Togetherze, mają również ją w salonach do odsprzedaży.
Ja tutaj sobie spłukuję ciepłą wodą, ale na koniec troszeczkę też wykorzystam takiej chłodnej wody, żeby nam się domknęły łuski włosa. Pamiętajmy o tym, żeby dokładnie zmyć, tak, produkt. No jeżeli nie zmyjemy, to gdzieś tam bardzo mocno obciążyć może włosy. Dobra, zaproszę Cię z powrotem na fotel, wezmę ręcznik jeszcze, żebyśmy odcisnęli nadmiar wilgoci włosa i przystąpimy sobie do suszenia oraz modelowania włosów. Słuchajcie, włosy po tym zabiegu są takie, że może trudno mi trochę określić, one są takie jakby taka na nich była stworzona powłoka, wiecie, coś takiego, to jest takie niesamowite uczucie, tak jakby one były czymś troszeczkę powleczone, może tak odrobinę takie zalaminowane jakby mam wrażenie, jest taki naprawdę bardzo, bardzo fajny efekt na tych włosach. Jeśli chodzi o włosy mocniej uwrażliwione, tak jak mówiłem, przytrzymajmy troszeczkę dłużej, tak? Produkt na włosach. No i pewnie będziemy musieli częściej powtórzyć taki zabieg, prawda? Jeśli chodzi o to, żeby jak najlepiej nam się produkt tutaj wprowadził we włosy, zatrzymał, to pewnie trzeba będzie zrobić serię takich zabiegów. Myślę, że w takich odstępach tygodniowych, dwutygodniowych możemy zrobić śmiało 3 zabiegi. Aczkolwiek myślę, że już po pierwszym zabiegu będzie widać, czy nie przesadziliśmy na przykład z danym produktem, tak? Czy za bardzo gdzieś tam nie obciążyliśmy, bo mówię, to bioserum jest bardzo skoncentrowanym produktem i trzeba troszeczkę z nim uważać.
takiego delikatnego wymodelowania, wyciągnięcia na szczotkę. Pamiętajmy też o tym, żeby suszyć włosy ciepłym powietrzem, żeby nie było gorącego. Sabinka ma jeszcze jakieś pytanie, które widzę od Was. Można użyć Modeling Oil po masce jak najbardziej. Tak, tylko myślę, że w mniejszej ilości już wtedy używamy Modeling Oil. Modeling Oil jest w ogóle też moim ulubionym produktem, dlatego że to jest produkt, który bardzo fajnie rozprowadza się we włosach i bardzo fajnie jakby dociąża mi włosy. Są pewne włosy, które są takimi włosami spuszonymi. Nawet jak nałożymy maskę, to te włosy mam wrażenie przy modelowaniu nawet dalej są takie bardzo lekkie. A ja lubię Modeling Oil właśnie za to, że on nam fajnie dociąża te włosy. To jest taki produkt, który mi bardzo podpasował. To jest chyba mój jeden z ulubionych produktów do stylizacji włosów, także Modeling Oil jest dla mnie absolutnie tutaj numer jeden. I ja jeszcze go czasem mieszam z pompką, dwiema pompkami Crystal Tears'a. I to już jest w ogóle prawdziwa petarda. Także ja generalnie tak, jak najbardziej używamy śmiało. Pamiętajmy o tym, że możemy stylizować śmiało włosy, używać stylizacji też po pielęgnacji, prawda? To nie jest tak, że nie możemy. Ja to sobie szybko podzielę na takie większe sekcje, bo jak już wiecie, ja lubię mieć porządek na głowie, jak coś robię. Ja nie lubię mieć bałaganu po podpinanych byle jak włosów, tylko fajnie mi się pracuje, jak ja mam troszeczkę więcej porządku na głowie.
Dobra, taki nudniejszy efekt, najnudniejszą rzecz mamy za sobą, która dla Was była nudna, ja musiałem zrobić. Słuchajcie, tak się prezentują włosy po zabiegu. Zobaczcie przede wszystkim połysk na włosie i one są takie fajne, masywne. One nie są takie przetłuszczone, ciężkie, że wiecie, że nam widać jakieś takie pojedyncze kosmyki oddzielające się, tylko włos jest domknięta jest mocno łuska, włos jest dyscyplinowany. No i tak jak mówiłem, ma przede wszystkim fajny połysk, także tak wyglądają włosy. Myślę, że modelka będzie zadowolona i myślę, że da nam tutaj za jakiś czas pewnie powie, jak się to sprawdziło. No i przede wszystkim też pięknie pachną, tak? Kochani, zachęcam Was do stosowania pielęgnacji w salonach, prawda? To jest bardzo ważny aspekt, ważna sprawa. Troszeczkę w salonach, troszeczkę kulejemy z pielęgnacją, troszeczkę mało na to mamy czasu, a wiem, że czasy są z kolei takie, że nasze klientki potrzebują jednak tej pielęgnacji. One coraz częściej pytają o to, także jest na to zapotrzebowanie, jest na to popyt i myślę, że powinniśmy wprowadzić te usługi do salonu. Myślę, że powinniśmy zająć się pielęgnacją, moglibyśmy, tutaj Bartek mi pokazuje, żebym odwrócił modelkę tyłem, tak? Moglibyśmy śmiało wprowadzać te zabiegi, czy to nourishing, czy każdy inny zabieg, tak jak wspomniałem też o 3D Bondzie, który robiłem jakiś czas temu live'a. Także dbajmy o to, bo naprawdę fajnie nam się to, przypuszczam, w salonach sprawdzi, fajnie nam się to sprzeda, klientki zadowolone, my też na tym dobrze potrafimy, wydaje mi się, zarobić. Także zobaczcie, jeszcze raz Wam pokażę. Zobaczcie, fajna sypkość we włosie, włosy takie fajnie dociążone, ale nie tłuste, nie kluchy, jak my to potocznie brzydko mówimy, tylko bardzo fajny, jedwabisty włos. Myślę, że jest bardzo fajny efekt. Szybko Wam jeszcze wspomnę, bo już czas nam się pewnie kończy, bo jak zwykle miało być 40 minut, jak zwykle sobie przedłużyłem. Szybko Wam jeszcze wspomnę o planie nowym, o nowych szkoleniach, nowy plan szkoleniowy, który miał ruszyć w styczniu, ale myśmy się troszkę pospieszyli, pomału już go wdrażamy, także już nowości, już nowe szkolenia będą, są, już zaczynamy, już startujemy. Wszystkiego dowiecie się na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. I widzę, że Sabinka jeszcze ma jakieś pytanie, bo tutaj tupta w miejscu za kamerą. Słucham Cię, Sabinko. Wiecie co, można. Ja to wytestowałem, natomiast nie pod każde włosy. Dla mnie modeling oil się bardzo fajnie sprawdza w przypadku, na przykład jak mam siwiznę, mam takie włosy troszeczkę grube i modeling oil, mam wrażenie, że jak nawet go nałożę od nasady, aczkolwiek nie zaczynam nakładania od nasady, tylko od końców włosów, i to, co mi zostanie na palcach, dopiero smarowuje w skórę włosów i we włosy od nasady. I mam wrażenie, że niektóry rodzaj włosów, nie każdy, ale właśnie te taki sztywny, takie troszkę drutowate włosy, jak wymodeluję od nasady na modeling oil, to mam wrażenie, że jest taki efekt troszeczkę odbicia włosów od nasady. I to bardzo fajnie działa, ale to nie mogą być włosy cienkie, delikatne, włosy jakieś mało, których jest, tylko to musi być pewien rodzaj włosa do tego. Ale tak jak najbardziej stosujemy. Dobrze, kochani, chyba dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja oczywiście jestem do dyspozycji w naszych mediach społecznościowych, nie tylko ja, ale edukatorzy również, dystrybutorzy, opiekunowie handlowi, firmy. Także zaglądajcie na nasze media. Zawsze coś jest ciekawego do obejrzenia, zawsze są jakieś nowości, zawsze są wrzucone jakieś relacje ze szkoleń, z nowości ze sklepu, z firmy, więc naprawdę można kupę fajnej wiedzy zaczerpnąć. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy wieczór. Jeszcze jedna rzecz, o której miałem wspomnieć. Tak, jeszcze jedna, szybko. To jest linia HaForce, tak. To szybko miałem Wam powiedzieć. Tu mi poganiają, że zapomniałem. Tak, zapomniałem, przyznaję się szczerze. Słuchajcie, to jest linia, która jest dedykowana włosom, które wypadają, które są słabe, gdzie musimy wzmocnić włosa, gdzie musimy przyspieszyć jego porost, musimy jakby w ogóle stworzyć warunki do tego, żeby w ogóle włosy nowe nam wyrastały na głowie, także jak najbardziej stosujemy. Też wszystko dostępne jest w sklepie oraz u dystrybutorów, handlowców i tak dalej. Także HaForce'a bardzo mocno, gorąco polecam. Sam stosuję. Stosuję już 3 miesiące. Autentycznie widzę zmiany, ponieważ moje włosy są bardzo delikatnymi włosami, bardzo takimi wręcz, no można powiedzieć, rzadkimi. Natomiast widzę po 3 miesiącach, że się zagęściły. Sam na sobie sprawdziłem i naprawdę wiele osób znam, które próbowały i szczerze mówiąc są mega zachwycone. I widzę to u klientek też,
Po czym widać po tym, jak zarasta tutaj skronie, zarastają tutaj te miejsca nad skroniami oraz tutaj przód wyrastają małe włoski. I przy modelowaniu szczególnie później to widać, jak nam odstają takie mini włoski, więc na pewno działa. Także też bardzo fajna sprawa i gorąco polecam. I chyba już się mogę z Wami w tym momencie pożegnać w takim układzie. Jeszcze raz dzięki za uwagę i mam nadzieję, że do następnego razu. Trzymajcie się, pozdrawiam gorąco.